Zawodnik otrzymał sygnał do startu, ma czas na przygotowanie się. Daje sobie jak woltę w lewo, potem woltę w prawo z pewnością, tak jak powiedziałem, koniec w spokojnym kusie. Mają pewnie czas na to, żeby się uspokoić, przygotować. Zawodnik również już jest widać spięty, przygotowany i przy startowym. No tak wyszło. Bramka jeden strzał prawidłowo. Zawodnik przejeżdża teraz, zbliża się do bramki numer 2. Przejechana również czysto. Kolejna przejechana, dopiero zbliża się do kolejnej. Kolejna bramka numer 3. Przejechana czysto. Jak na razie czysty przejazd. I kolejne bramki również w tym slalomie zawodnik będzie pokonywał. Do tej pory nie ma żadnych zrzutek. Spokojny, wyważony przejazd. Wspomnę tylko, że po pierwszym nawrocie był na siódmym miejscu. Teraz przyjeżdża z kolei siódmą przeszkodę. Przyjechała na czysto, ósma również. Dziewiąta w spokojnym zebranym kusie. Pierwszą rzutkę 5 sekund karnych. Drugą na kolejnej przeszkodzie. 10, 11 przeszkodę. 2, to już jest 20 sekund właśnie, czyli coś się troszeczkę stało, no ale po prostu tak to bywa w sporcie, nie wszyscy mają ten, coś musi wygrać, coś musi być w środku stawki i na 12 przeszkodzie jedna już rzutka jest zaliczona. Kolejne elementy tej przeszkody czysto i zawodnik zbliża się do przeszkody numer 3. Przy pięknych dźwiękach muzyki zawodnik będzie tą przeszkodę pokonywał. Już przyjechał szłon A i szłon B i spokojnie sobie radzi, nie ma żadnego kłopotu, konie się nie stresują, zawodnik absolutnie nie. Jest to doświadczony zawodnik z wielkiego gmina Wielgie, to jest niedaleko, to praktycznie kamieniem stąd można dorzucić, więc z przyjemnością przyjechał na te zawody. I zawodnik zbliża się do przeszkody numer 13 elementu F i ten człon pokonuje prawidłowo, nie ma żadnych rzutek na tej przeszkodzie, galopem do po prostej do przeszkody numer 14, nie udało się, za szybko, za dynamicznie coś tam zawiodło i po nawrocie ostatnia przeszkoda 15 i kończy przejazd i wjeżdża w bramkę końcową. Nie mamy czasu.